Drodzy kochani, w dzisiejszym programie z Teide, z Teneryfy, chciałem wam powiedzieć kilka słów na temat terapii polegających na układaniu płatków róż. Otóż od wielu dawnych czasów, w czasach babilońskich również i w Egipcie, jak również w Indiach, znane były właściwości lecznicze płatków róż. Ja dodam, że w centrach w Indiach, w centrach kultu, w centrach jakby gdzie się adoruje najwyższym osobem Boga, Pana Krysznę i Ramę i Siwę, tam właśnie są ofiarowane płatki róż. I są po prostu jakby takie ogrody, w których się kultywuje właśnie tą roślinę, róże. Róża ma w sobie to do tego, że jakby łagodzi stres. Ja poradziłbym Państwu zrywanie właśnie tych kwiatów o 4 z rana nad ranem, 5, 4 ranem. W ten czas właśnie te płatki mają największe właściwości lecznicze. Terapia, na czym polega terapia płatkami róż? Otóż osoba kładzie się płasko, czy to na ziemi, czy to może być na łóżku, i się układa płatki róż wokół czakr. Po prostu każda czakra musi mieć ułożona wokoło płatki róż. I wówczas te płatki róż płyną kojąco na czakry danej osoby, jakby odżywiam energetycznie praną te czakry. Także właśnie to jest taki system jakby leczenia osób, które mają jakieś nerwice, jakieś problemy psychiczne. To właśnie polecam właśnie obłożenie się płatkami róż. Obłożenie ciała płatkami róż. To może być po prostu na czakrach, jeżeli jest głowa, to obłożyć po prostu głowę płatkami róż. Możecie zużyć na ten cel może 4, 5 kwiatów, 7, 8 kwiatów róż i te płatki po prostu jakby powyciągać, mieć w jakby takiej siatce plastikowej i potem po prostu tylko wziąć i poukładać wokół głowy, wokół chorego organu, czy to jest wątroba, czy to jest trzustka, czy to są narządy rozrodcze, to po prostu tam można poukładać i te płatki jakby wyciągną, dadzą nam swoje dobre energie i wyciągną wszystkie złe energie z organizmu. Jest to terapia stosowana od wielu, wielu setek lat, od wielu tysiącleci. Była też stosowana w Egipcie przez królową Kleopatrę. Także naprawdę, drodzy kochani, warto tym tematem się zająć, bo róże praktycznie rosną również w Polsce, czy tutaj w Hiszpanii, czy gdziekolwiek możecie je znaleźć. I terapia płatkami róż jest po prostu bardzo lecznicza i możecie teraz na wiosnę wykorzystać właśnie te róże do terapii takiej odświeżającej, odmładzającej. Dodam, że niektóre płatki róż można nawet zjadać. Ja podam wam taki przepis na zrobienie takiej marmelady, która jest zrobiona z owocu róży dzikiej. Są po prostu, te rośliny rosną w Polsce, z tego co mi wiadomo, i można na jesień po prostu pozbierać te czerwone owoce, można jakby oddzielić te pestki od miąższu i z miąższu ugotować wspaniałą marmeladę, która będzie mi zawierała dużo witaminy C i w czasach właśnie zimowych, kiedy brakuje wam tych witaminy C, możecie po prostu używać. Na marginesie chciałem wam, drodzy kochani, zaproponować nasz aronit, jest odpromiennik mineralny, można na linku pod YouTube'em po prostu zobaczyć nasze produkty i zapoznać się z materiałem. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.